Cześć wszystkim, tu znowu Pon7. Dzisiaj nie będzie filmiku. Za to chciałbym zrobić małe podsumowanie mojego, powiedzmy, wyzwania sierpniowego. Cóż, nie udało nam się do końca przejść Amayui, mimo iż tak planowałem. Gra okazała się dłuższa niż spodziewałem. Znaczy, w sumie mówiłem mniej więcej o 100 godzinach, ale myślałem, że trochę szybciej uda się to wyrobić. Obecnie na save'ie mamy 68 godzin. Tak, a miesiąc ma 30 dni. Wrzucając dwa filmiki przez cały miesiąc, to nie daje 100 godzin. Więc tak, podstawowa matematyka zawiodła. W każdym razie nie uważam, że przegrałem to wyzwanie, ponieważ filmiki były wrzucane regularnie, codziennie. Tak, w dni robocze wrzucałem dwa dni, w dni wolne wrzucałem dwa filmiki, w dni wolne wrzucałem trzy. I to z pewnością było i tak więcej niż chyba większość widzów byłaby w stanie obejrzeć, nawet gdyby była zainteresowana grą. Więc więcej uważam, że nie byłoby sensu wrzucać. A i tak nie jestem w stanie, czy wyrobiłbym więcej, bo tak, dla waszej informacji, mam stałą pracę pełnoetatową i w sierpniu nie miałem żadnego urlopu, więc to, co wyciągałem, te dwa filmiki, ponad dwa filmiki dziennie, to było podczas, to również 8 godzin pracy dziennie, powrót do domu, robienie sobie jedzenia i to wszystko, potem jeszcze renderowanie. Tak, to był ciekawy sierpień, więc nie wiem, na ile ludzi było zainteresowane grą i zamierzę to oglądać do końca, ponieważ ją dokończymy. Ale tak, to było dla mnie dosyć ciekawe wyzwanie i w sumie, czy coś z tego wyniosłem? Nie wiem. W każdym razie tak, gry dokończymy we wrześniu, tylko musicie dać mi troszkę czasu, muszę troszkę odpocząć od Amayui, a poza tym tak, w pudełku wrzeszczą na mnie oddział Space Marinów, które chcą, żeby w końcu je pomalować. I parę innych rzeczy też chciałbym zrobić. Dobra, w każdym razie tak. Raczej zrobię sobie małą przerwę teraz te dni najbliższe oraz w weekend. Do regularnych filmików z Amayui wrócę w przyszłym tygodniu. Nie będzie tak dużo jak przez sierpień. Ograniczę się do jednego dziennie, ponieważ chciałbym jeszcze mieć czas na jakieś inne rzeczy. A co po Amayui? Zobaczymy. Myślałem, żeby zrobić ankietę odnośnie tego, co byście chcieli zobaczyć na kanale, albo co was ogólnie interesuje. I jak widzicie, jak ten kanał się zmieniał w ciągu ostatnich lat i co byście chętnie widzieli, żeby w jakim kierunku szedł. Tak. Gdybyście chcieli wypełnić taką ankietę, to myślę, że zrobię coś takiego po zakończeniu Amayui. Zrobię z tym film, z tą ankietą. A jeżeli nie, no cóż, trudno, będę robił po swojemu mniej więcej to, co uważam. To, co mi akurat chce się robić. Dobra, tylko tak, ta ankieta, tak, na pewno jeszcze teraz no, ona nie pojawi się, ponieważ musiałbym się do niej jakoś przygotować. Więc to jeszcze nie teraz. No i dobra, to w sumie tyle. Chciałbym zrobić takie małe podsumowanie i informacje, jeżeli dla ludzi, którzy czekali dzisiaj na filmik, dlaczego ich nie będzie. Chociaż nie wiem. Nie wiem w sumie, jak dużo ludzi ogląda. Tak, zazwyczaj takie są dosyć pojedyncze wyświetlenia. Statystyki YouTube'a mówią o średnim czasie oglądalności w sekundach liczonych. Ale cóż, cieszę się, że nagrywam Amayui i że planuję to we wrześniu dokończyć, ponieważ to jest gra, którą bardzo lubię, no więc jeżeli nie oglądacie, to mam nadzieję, że coś w przyszłości jeszcze będziecie oglądać. Dobra, czy coś mam jeszcze więcej do powiedzenia? Chyba nie. Dobra, to dziękuję wszystkim za uwagę, no i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Hej!